Witam Was serdecznie. Na koniec Porter Week, mocny akcent, mianowicie portery z browaru Bojanowo i będzie to test porterów z 3 lat. Tutaj mamy 2019, 2020 i najnowsza warka 2021. Nawet tutaj sobie przymocowałem karteczkę, żeby mi się to piwo nie pomyliło, ponieważ zeszłoroczna. Warka ma taką samą etykietę. Oczywiście liczę te warki od daty, kiedy te piwa dostępne były w sklepie, a właśnie bojany, porterki są dostępne tak w połowie stycznia zawsze, ale ważone pewnie były jeszcze w zeszłym roku. Także liczę od daty, kiedy były dostępne w sklepie i można je było zakupić, także 2019, 2020 i 2020. 21. Także zaczynamy, zaczniemy od warki 2019. No i zobaczymy, jak to piwo się zestarzało. Data ważności do 15 stycznia 2020 roku. Ekstrakt 22, alkohol 9. Także otwieramy, biorę otwieracz i otwieramy to piwo. Syknęło, kapsel oczywiście firmowy browaru Bojanowo, wszystkie te piwa mają taki sam kapsel, także już później nie będę Wam go pokazywał. Przelewam do szkiełka degustacyjnego. No i sprawdzamy. No, piana taka średnia, bym powiedział, się buduje. Kolor piany taki ciemniejszy beż, głównie drobno i grubo pęcherzykowa. Barwa bardzo ciemny brąz, piwo nieprzejrzyste, wąchamy. No, bardzo fajna śliweczka na pierwszym planie. Trochę czerwonych owoców tutaj, czuję takie nuty lekko chlebowe, lekko tostowe. Czekolada, ale nie jest to czekolada taka gorzka, taka półsłodka, półgorzka bym powiedział. Nie za słodka, nie za gorzka. W tle troszeczkę kakao i właściwie mm, w zapachu dominuje ta śliweczka i te czerwone owoce. Także wasze zdrowie. Zdecydowanie porter skręcający w stronę risa. Jest dość mocna paloność. Goryczka także jest obecna na takim poziomie średnim. W smaku sporo śliwki, sporo takich czerwono-ciemnych suszonych owoców, bym powiedział. Takie mam tutaj skojarzenia właśnie z czerwono-ciemnymi suszonymi owocami. No ale wyraźnie jest to porter agresywny ze względu na goryczkę i ze względu na tą dość e, intensywną paloność. Chociaż w zeszłym roku mm, ta paloność mi się wydaje, że była jeszcze bardziej wyczuwalna i jakoś bardziej mi przeszkadzała. Natomiast e, teraz nie zalega aż tak w afterteście. Jest mm, zdecydowanie przyjemniejsza i przystępniejsza. Także przechodzimy do warki zeszłorocznej. Czyli 2020. Etykietka już inna, parametry takie same. Data ważności 19 grudnia 2020 roku. Jak już mówiłem, kapsel taki sam, także nie będę go pokazywał. Przelewamy piwo od razu do szkła. No i sprawdzamy, jak ono wygląda, jak pachnie i jak smakuje przede wszystkim. Odstawiam tutaj butelkę piana. Też Taki bym powiedział ciemniejszy beż, chociaż być może minimalnie jaśniejsza niż warka 2019. E, piwo nieprzejrzyste, e, ciemnobrązowe, e, głównie drobno i średnio-pęcherzykowa jest piana, bo jeszcze o tym zapomniałem powiedzieć. Także wąchamy. Zdecydowanie słodszy, bardziej słodowy zapach. Troszeczkę cynamonu tutaj wyczuwam. Taka leciutka wanilia, kawa, ale taka kawa zbożowa. Minimalne kakao. I taka mm, słodka czekolada, ale nie mleczna. Także tutaj wyraźnie, wyraźnie deserowo jest w aromacie. Także wasze zdrowie. No, piwo mm, słodsze niż warka 2019. Ale jest paloność, jest goryczka, która jest na takim poziomie, nawet średnim bym powiedział. Pamiętałem to piwo jako piwo bardzo słodkie, deserowe, natomiast tutaj wychodzi goryczka po czasie. Także jest dosyć agresywne, także. I muszę powiedzieć, że też w taką delikatną stronę risową skręca, bo jest tutaj w smaku wyraźna kawa. Tak jak już mówiłem, ta paloność i goryczka na poziomie średnim. W smaku też może minimalna wanilia, taka czekolada półsłodka, półgorzka, troszeczkę kakao, ale ono jest tak na zasadzie autosugestii. Natomiast żadnych nut jakichś śliwkowych czy suszonych owoców, żadnych czerwonych owoców tutaj też nie wyczuwam. Także nie ma tutaj żadnej owocowości w tym piwie, a więc przechodzimy do warki najnowszej, no i zobaczymy, czy wypadnie lepiej niż poprzednicy, czy może wygra któreś z leżakowanych warek. Także otwieramy ostatnie z dzisiaj degustowanych piw, czyli najnowszą warkę Bojana Porter 2021. Przelewam do szkła. Tyle wystarczy. Jana, no jasny beż, dość obfita, chyba najobfitsza hmm, spośród testowanych piw. Głównie drobno pęcherzykowa, pojedyncze, średnie pęcherze. E, barwa, ciemny brąz, minimalne prześwity tutaj przy dnie. E, piwo mętne, także wąchamy. No powiem Wam, że taka wanilia gdzieś się tutaj przebija. Taka fajna, słodka nuta. Czekolada, taka słodsza czekolada. Jest tutaj też taka nuta chlebowości, tostowości. Ale jest też taka nuta, która kojarzy mi się z takimi lekkimi pralinami, bym powiedział. Kakao i może minimalna kawa w tle. Ale zapach jest przyjemny, także wasze zdrowie. Zdecydowanie najłagodniejszy porter z testowanych. Jest sporo słodyczy, ale nie jest to piwo jakieś bym powiedział przesadnie słodkie. Jest też y, ciutka paloności, ale jest ona dosłownie minimalna, ledwo co wyczuwalna. Natomiast goryczka średnio niska, y, która kontruje tę słodycz, w smaku troszeczkę wanili. Troszeczkę kakao i może taka minimalna kawa ale właśnie ta słodka nuta która kojarzy mi się z wanilią mm, bardzo fajnie tutaj w tym piwie gra. No także muszę powiedzieć że taki najprzystępniejszy porter spośród testowanych zdecydowanie skręca w stronę klasyki fajna słodycz ale też przełamana na kontrolę goryczkową. Także nie jest to piwo za słodkie. Mm, moim zdaniem chyba tutaj Warka 2021 wypada Najlepiej, natomiast muszę powiedzieć, że wbrew pozorom, wbrew temu co się spodziewałem, to jednak warka 2020 jakoś najgorzej mi podchodzi. Strasznie rozkręciła się tutaj goryczka i paloność. Natomiast warkę 2019 właśnie zapamiętałem z tych rzeczy i w zeszłym roku mi jakoś tak średnio smakowała. Natomiast teraz no jest bardziej przystępniejsza niż warka 2020. Także najnowsza warka zdecydowanie wygrywa. Drugie miejsce warka 2019 i trzecie 2020. Tak przedstawiają się wyniki. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. To by było na tyle z mojej strony. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.